lubuscy policjanci ruchu drogowego zaangażowani są w bardzo intensywne działania, które mają na celu rozładować sytuacje związane z bardzo wysokim natężeniem ruchu drogowego w całym pasie transgranicznym. Najbardziej poważna sytuacja dotyczy przejścia granicznego w Świecku. To właśnie tam po niemieckiej stronie trwają kontrole, gdzie wyłączony jest jeden z pasów autostradowych, przez co tworzą się gigantyczne korki. Najbardziej poważna sytuacja dotyczy właśnie Świecka. W kulminacyjnym momencie ten zator drogowy miał długość ponad 20 km i sięgał aż poza granice administracyjne Rzepina. Chcemy przede wszystkim spowodować, aby kierowcy nie musieli stać w wielokilometrowych korkach, natomiast ta sytuacja w dużej mierze nie jest uzależniona od policji. Możemy sprawić, aby część ruchu drogowego została sprowadzona na trasy alternatywne, na inne przejścia graniczne, czy w województwie lubuskim, czy też zachodniopomorskim lub dolnośląskim. Ale już z informacji, które do nas docierają, wiemy, że także te inne przejścia graniczne są bardzo mocno obłożone. Trzeba bardzo często korzystać z nawigacji, aby wiedzieć, gdzie, w którym konkretnym momencie udać się, na które przejście graniczne będzie najbardziej optymalne. Jesteśmy właściwie na wszystkich przejściach granicznych, ale z uwagi na to, że najbardziej poważna sytuacja dotyczy właśnie Świecka, chcemy, aby ten ruch był tam zneutralizowany jak najszybciej. Wiemy, że policjanci ruchu drogowego, także Policji Autostradowej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ale także jednostek ościennych są zaangażowani w te działania. Chcemy przede wszystkim, aby kierowcy odpowiednio wcześniej zapoznawali się z możliwymi wariantami, które wcześniej wybiorą i decydowali się na nie, ponieważ sytuacja z reguły w Świecku powoduje to i konieczność oczekiwania w kilkugodzinnych korkach. Chcemy przede wszystkim, aby ta sytuacja jak najszybciej się zakończyła. To, co możemy robić jako policjanci, czyli rozładowywać ten ruch drogowy na trasy alternatywne, czy też w samych Słubicach. Wiemy też, że bardzo gęstnie ruch w Krośniu Odrzańskim, bo tam jest zmodernizowany most, więc sytuacja jest poważna. Chcemy przede wszystkim, aby te kontrole przebiegały jak najszybciej, ale to, co jest możliwe w kierowaniu ruchem, w takim planowaniu, gdzie, z którego przejścia granicznego najlepiej korzystać, w którym momencie, realizujemy te działania tak, aby kierowcy nie musieli czekać w kilkugodzinnych korkach.